Witam Was serdecznie i pozdrawiam serdecznie z Paragwaju. Mam na imię Zbyszek i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o emigracji do Paragwaju, a dokładniej mówiąc o dokumentach w języku polskim. Co? Pobiliście mnie prawie, ponieważ za mało kręciłem wideo w języku polskim. Oczywiście postaram się nadrobić, chociaż szczerze mówiąc muszę powiedzieć, że mamy potąd pracy mamy razem wraz z naszym teamem. Ale krótko do tematu. Dziękuję Wam też za wszelkiego rodzaju zapytania, również na e-mail, jak i telefony. Wielu z Was właśnie pyta się o prawidłowe dokumenty, aby móc wyemigrować do Paragwaju. A? Wszyscy zapytają się, jakie dokumenty są potrzebne i na jakiej zasadzie mogę uzyskać stały pobyt w Paragwaju, jak i paragwajski dowód osobisty. I w tym odcinku krótko Wam o tym opowiem, ok? Paragwaj, jak z pewnością wiecie, trzeba wygooglować, leży w środku Ameryki Południowej. I jesteśmy tutaj już prawie 19 lat. Jesteśmy super zadowoleni. Wyemigrowaliśmy na stałe, ponieważ Europa, jak i zachodni styl życia nam nie za bardzo odpowiadał i w sumie w Ameryce Południowej, w Paragwaju jesteśmy super zadowoleni, jak dotychczas. Teraz o dokumentach. Aby tutaj móc mieszkać na stałe, czyli otrzymać pobyt stały w Paragwaju, jak i dowód osobisty, potrzebujecie w sumie niewiele. Akt urodzenia, akt zawarcia małżeństwa, jeżeli Was to tyczy, lub rozwodu, jeżeli Was to tyczy, i zaświadczenie o niekaralności. Trzy podstawowe rzeczy. Potem oczywiście paszport, jak przyjedziecie, ale paszport i tak macie, plus 5 tysięcy lub równowartość 5 tysięcy dolarów amerykańskich, które trzeba wpłacić na konto. I powiedzmy, cała procedura trwa około 2-3 miesięcy. Po tym okresie dostajecie prawie wszystkie pieniądze z powrotem, to znaczy po odciągnięciu małych opłat. Szczerze mówiąc, nie znam państwa, które w tak łatwy sposób, jeszcze do którego tak łatwy sposób można wyemigrować. Jeżeli wy znacie, czy macie inne propozycje, chętnie podzielcie się w opisie pod wideo i zaraz będziemy kontynuować. Czyli, jeżeli mieszkacie, powiedzmy sobie, w Europie, czy też w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy w Australii, czy gdziekolwiek indziej, sporo z Was pyta mnie się. Dobra, Zbychu. Mamy, powiedzmy, 2 paszporty, niektórzy mają 3 paszporty, niektórzy mają tylko 1 paszport. Ok. Jeżeli macie polski paszport i decydujecie się na emigrację, czy imigrację tutaj do Paragwaju na polski paszport, nie ma z tym absolutnie żadnych problemów. Jeżeli macie inny paszport, powiedzmy, niemiecki, europejski, tak, no można tu wymieniać po kolei wszystkie, obojętnie, nie gra absolutnie żadnej roli. Czy macie paszport amerykański, czy kanadyjski, czy australijski, też nie gra żadnej roli. Procedura, że tak powiem, jest cały czas ta sama. Wszystkie zaświadczenia, które potrzebujemy, albo z Polski, albo z miejsca Waszego zamieszkania, muszą mieć apostyle. To jest najważniejsza kwestia w całej tej procedurze, tak? Czyli to musi być, że tak powiem, potwierdzone i wówczas nie ma problemu.
Ja Wam zostawię w opisie, tak samo i na dole, kontakt do mnie na WhatsAppa, na Telegram, czy również możecie zadzwonić i kontakt na e-mail. Także jeżeli macie jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z emigracją czy ze stałym pobytem w Paragwaju, jak i z inwestycjami na przykład. Mamy też dużo zapytań, przede wszystkim WhatsApp, telefonicznych przez WhatsApp Business, właśnie o możliwościach otworzenia biznesu. To jest zupełnie całkiem inny temat, na który na pewno jeszcze zrobię może parę wideo, ale zapytajcie się pod hashtagi Paraguay Life najlepiej, konkretne pytania zadawajcie, co Was interesuje, tak abym ja wiedział i mógł odpowiedzieć na konkretne Wasze pytania, które jest sporo. Dlatego wybiorę najważniejsze z tych pytań, które zadajecie i wtedy nakręcę wideo i wydaje mi się, że wszyscy powinni być w tym sensie zadowoleni, ok? Także tak jak powiedziałem, dokumenty ważne są, plus te trzy dokumenty, plus równowartość 5000 dolarów amerykańskich. Paszport w sumie nie gra roli. Na niemiecki jest otra kwestia, znaczy inna kwestia, ale o niemieckich paszportach teraz nie będziemy dyskutować, bo jeżeli chcecie wjechać na niemiecki dokument, wystarczy też apostylia, ale możecie również potwierdzić przez ambasadę paragwajską w Berlinie lub w konsulacie we Frankfurcie. To dla tych, którzy mieszkają w Niemczech. Poza tym nie ma żadnych problemów. Apostylia, chęci trzeba mieć przede wszystkim do emigracji, równowartość 5000 dolarów i potem w następnym wideo będę Was informował o konkretnych Waszych pytaniach, czy powiedzmy sobie dał Wam odpowiedzi na Wasze pytania. Ok? Jeżeli Wam się podobało, lajki w górę, podzielcie się tym wideo, nie zapomnijcie, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, czy gdzie indziej. Po lewej stronie zostawię Wam następne wideo z naszej serii, z naszego kanału Paraguay Life. Także dziękuję za uwagę. U nas jest zima, mamy 28 stopni i pełne słońce, ale nie zawsze tak było. Ok? Kłaniam się, żegnam. Zbyszek, do następnego razu.